lista druga. Nad tymi, którzy wykonują jakąś ważną służbę, niebezpieczną służbę, w której wiąże się zagrożeniem zdrowia, niekiedy życia, to jak najbardziej powinniśmy błogosławić. Znam też sytuację, kiedy ktoś lecąc samolotem jakąś tam nad wieloma krajami, państwami, właśnie nie tyle co oglądał telewizję, czytał książkę, co właśnie modlił się o Pana, poszczególne kraje, nad którymi ten samolot przelatywał, polecając Bogu i księży, i zgromadzenia zakonne, i świeckich, i rodziny, wiedząc, że tego wsparcia na pewno trzeba udzielić. Co na to, ojciec? Znaczy, ja bym chciał wrócić się do tego, gdzie możemy tą noc Bożą, czyli Boże błogosławieństwo spotkać na jedzie. To jest Eucharystia. I do Eucharystii trzeba nam zawsze powracać. Ogromne tłumy były przez te święta, się wszystkie kościoły wypełnione wiernymi. No a przecież każda Eucharystia to nic innego jak o zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I myślę, że na mszę świętą każdy z nas przychodzi no, z całym swoim życiem, takim jak ono jest w danym momencie. I z tymi różnymi problemami, chorobami, często pełnego różnego rodzaju napięć. Podczas Eucharystii kapłan kilkakrotnie mówi takie słowa Pan zwa. Czasami nieświadomie odpowiadamy, ale te słowa padają i co one oznaczają? W czasie mszy świętej Jezus jest z nami we wszystkich doświadczeniach. Pan mówi, nie opuszczę Cię, ani nie pozostawię. A Ewangelia, w Ewangelii Jezus zapewnia, jestem z nami przez wszystkie dni. To jest dla nas klucz, że Pan z nami jest i chce nam udzielać swojego błogosławieństwa w tych chwilach dobrych, by ich było jak najwięcej, też w chwilach bardzo trudnych, kiedy doświadczenie krzyża jest tak ciężkie, że nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić. Pamiętajmy o tych słowach Pan z wami, czyli źródło Bożego błogosławieństwa. No i właśnie na końcu jest rozesłanie. Idźcie w pokoju Chrystusa, to znaczy przyjmijcie moje błogosławieństwo. Idźcie i zapamiętajcie, że ja Cię już błogosławiłem. Cokolwiek Cię spotka, pamiętaj, ja jestem z Tobą. My bardzo często zapominamy o tym, że przechodzimy Pana Boga, obserwujemy różnymi problemami. Tak by Pan Bóg o tym nie wiedział, bo on wszystko wie. Wystarczy po prostu zaufać, ufać Jezu, ten pomaga jakby codzienności. Eucharystia, jeszcze raz Eucharystia. Dzisiaj, jeśli ludzie odchodzą od Eucharystii, to szatan ma dostęp do serca takiego człowieka. I to jest największa tragedia dzisiejszego człowieka, mieszkającego też w Polsce. Mówimy, że Polska jest krajem jeszcze wyjątkowym, bo kościoły są przepełnione, ale mnóstwo też ludzi niestety rezygnuje z tej niedzielnej Eucharystii, sakramentu spowiedzi. Jeden ksiądz kiedyś, teraz nie tak dawno opowiadał, że tyle godzin spędził konfesjonale, ale jeszcze bym wolał siedzieć kilka godzin w tym konfesjonale, żeby cała moja parafia się rozpowiadała. To chyba jest największe marzenie proboszcza, żeby przyjść tu, żeby mu się do konfesjonale, żeby się cała parafia rozpowiadała, bo tam jest Boże błogosławieństwo w sakramencie wszystkich sakramentów, ale w sakramencie właśnie ja powrócę tylko do jednej takiej myśli. My tu z siostrą naprawdę mamy takie wielkie szczęście. Ojciec dyrektor no, często jest w kościele, w sanktuarium. My go obserwujemy i widzimy, jak on potrafi ludzi przejmować, a on wszystko robi znak krzyża, błogosławi. I to jest taki piękny znak dla mnie, jako tego księdza, bo to dobra 18 lat kapłaństwa, więc jestem taki już starszy, ale to jest dla mnie taki piękny zwyczaj, że trzeba ludziom błogosławić. Wiele razy też mówię, ojciec, no ja są gdzieś opisany w gazecie, ojciec, ojciec błogosławi. Myślę, że nie wolno nam nikogo przeklinać, odrzucać, ale to Boże błogosławieństwo. To wszystko, ale ta moc płynie właśnie z Eucharystii, to jest najważniejsze. Tak jak tutaj na Facebooku, bo już jest nasze zdjęcie, Pan Mateusz pisze, najgorzej, jeżeli z tak zwanej chęci pomocy w życiu rodzice nie akceptują wyboru partnera, dziecka i zamiast błogosławić złą rzeczą. No właśnie, to jest największa tragedia, kiedy człowiek no, nie błogosławi, ale przeklina albo odrzuca. No szatan się wtedy najbardziej cieszy. No bo dlaczego oddaje właśnie, komu oddaje się tego człowieka? Zamiast Panu Bogu, no to swemu duchowi, no to przepraszam bardzo, no to będzie jeszcze gorzej.
tylko gorzej. Więc zawsze błogosławić, za każdym razem tylko błogosławić. No teraz była Wielkanoc, koszyczki, niektórzy to nawet sakramentem nazywają, to błogosławienie pokarmów. Czerwono nie jest, ale to błogosławienie jest, ale my również jako rodzice też możemy, jest jedzenie uroczyste, dlaczego nie mamy, jak się modlimy, nie mamy błogosławić również siebie nawzajem pokarmów, też możemy. Powinniśmy, jesteśmy chrześcijanami, wyznawcami Jezusa Chrystusa i posiłek to nic innego jak dar od Pana Boga i za to trzeba dziękować. Są kraje, gdzie ludzie z głodu umierają, a my mamy jednak te lodówki wypełnione. Więc za to trzeba dziękować. Ojciec, który jest głową rodziny, w sposób wyjątkowy, powinien błogosławić i dziękować Bogu za tych ludzi, którzy przyczynili się do tego, że jest chleb, że jest coś do tego chleba. Już to staropolskie zwyczaj, no, przed pokrajaniem chleba, czyli jest nożem znaku krzyża na spodzie pochlebka. No i takich więcej zwyczajów jest w Polsce, no jest w kraju religijnym. Ale teraz to wszystko zanika. I tu jest to niebezpieczeństwo, że otwieramy furtki nie temu, co trzeba. A właśnie mamy Pana Boga wszędzie wpuszczać poprzez właśnie opłatanie, błogosławienie. I kto ma tego świadomość, powinien to robić jak najczęściej. To nie ma tutaj ograniczeń, że wolno 5 razy dziennie podgłosować. Oczywiście. Też ja zachęcam, żeby jakoś wpływać też może na księdza proboszcza gdzieś tam w parafii, żeby w czasie mszy świętej, kiedy są dzieciaki, żeby te dzieci też otrzymywały to szczególne Boże błogosławieństwo. W naszym sanktuarium jest taki zwyczaj, że w czasie komunii świętej, że po komunii świętej te dzieci podchodzą i otrzymują ten znak krzyża, Boże błogosławieństwo, żeby te dzieci też uczyły się, że coś specjalnego przyjęli, a to specjalne to z tego, który chce być w sercach tych małych ludzi. Oczywiście w domu zachęcamy do wspólnego pacierza bardzo często, zwłaszcza wieczorem, kiedy na koniec ojciec powinien zachęcić swoje dzieci do tego, że ojciec może błogosławieństwo jest teraz na spoczynie, jakbyście rano się obudzili. To może tyle. Jeszcze siostra się dopomina, że... Tak, jeszcze się dopominam, bo tak myślę, że ogromną łaską jest to, że kapłani przychodzą i błogosławią nasze mieszkania, nasze domy. Być może, że tylko w Polsce jeszcze jest ten zwyczaj zachowany, tej kolędy, gdzie kapłan przychodzi i mocą Chrystusowego błogosławieństwa wypełnia nasze domostwo, wspólnie z rodziną się modli. I też wzrusza mnie zawsze takie błogosławienie na wioskach praktykowane, czy też czyni to kapłan, czy to ludzie, zwykle mężczyźni, którzy w taki czy inny sposób, taki związany z piękną, tradycyjną pobożnością ludową, obchodzą pola, modlą się o to, aby przyniosły one obfite plony. Polska ziemia jest błogosławiona, uświęcona ludzkim błogosławieństwem i ludzką modlitwą. Tak. Tak jak siostra tutaj o polach wspominała, no to też brał udział nieraz w takim też uroczystym błogosławieństwie, gdzie ludzie się wprowadzili do nowego mieszkania czy nowego domu, specjalnie proszą księdza, który błogosławił. I okazuje się, że są specjalne modlitwy na poszczególne pomieszczenia, na warsztat pracy inny, na jadalnię, gdzie spożywa posiłki inne, na sypialnię. I we błogosławieństwa, bo wszędzie mamy, że tak powiem, wpuścić Pana Boga. Nie ma być w naszym domu żadnego pomieszczenia, gdzie zabraniamy wejść Panu Bogu. Że tu będzie nasze małe, tajne królestwo, gdzie sobie będziemy żyć bez Pana Boga. A to szczególnie często bywa, jeżeli tak selektywnie patrzymy na te właśnie przykazania Boże, właśnie jeżeli chodzi o sypialnię, to za tydzień będzie ten temat związany właśnie z antykoncepcją, gdzie małżonkowie uważają, że sami sobie poradzą. Tymczasem
bez Bożego błogosławieństwa to będzie na krótką metę radość. Pan Bóg daje nam miłość, daje nam szczęście, sami tego nie wygenerujemy. On jest dawcą życia, dawcą miłości i dawcą błogosławieństwa, którym chce hojnie nas wszystkich obdarzać, ale potrzebuje naszej pomocy na Eucharystii, na mszy świętej. Od tego jest celem nas kapłan, który tego błogosławieństwa udziela, a w życiu codziennym na ulicy, w domu, w mieszkaniu, no to jesteśmy my świeccy, byśmy to błogosławieństwo rozszerzali. Tyle widzimy różnych kłótni, sprzeczek, bez wielkich gestów, bez głośnych słów, ale możemy błogosławić, wprowadzając Pana Boga tam, gdzie Go w tym momencie brakuje. I to jest jakiś nasz chrześcijański obowiązek, chyba, prawda? Oczywiście, jesteśmy do tego wszyscy wezwani. Proszę popatrz na samego Boga, Pan Bóg, który błogosławie jest przepiękna pogoda, Bóg nam daje piękną pogodę i nie rozdziela tę pogodę dla tych, którzy mnie bardzo kochają, czyli to jesteście tymi ludźmi, więc pogoda tylko dla was, dla tych gorszych będzie kiepska pogoda. To wszyscy mają piękną pogodę, przechodzi coś innego i przychodzą deszcze, które są potrzebne też. No, Pan Bóg pokazuje, jak bardzo człowiek jest ukochany przez Niego i Jemu najbardziej zależy na tym, aby człowiek wreszcie zrozumiał, że Jego droga człowieka idącego po tej ziemi to droga, która ma doprowadzić do szczęścia bycia z Bogiem twarzą w twarz, tak często mówimy kiedyś na Królestwie. Czy Janusz, czy coś chciałeś dopowiedzieć? Tak, taka jeszcze jedna myśl. Błogosławiony czuć szczęśliwy. Myślę, że też warto się posługiwać takimi słowami, które mają taką pełne znaczenie, ponieważ właśnie możemy na różne sposoby błogosławić. Oczywiście te słowa, które używamy, też mają swoją moc. Ale w tym momencie choćby to znaczenie, że mówimy, że jest żona czy kobieta w ciąży, a że jest w stanie błogosławionym, no to jest nam inną jakość, prawda? Ale nawet samo słowo, które było, że jakiś ciężar, oczywiście to jest trudny czas, wielu trosk, ale z drugiej strony, jak ten sam czas nazwiemy w ten sposób, pozytywnie, mówi właśnie, że to jest to naraz błogosławieństwo, jest to stało błogosławione, właśnie, czyli jest to radość, tak? Czyli jak coś ciąży, to aż tych, których może kości sobie odciążyć, prawda? Żeby się wystrzegać tego, co nam ciąży, co jest jakimś trudem. A jeżeli nazwiemy to właściwym słowem, takim znaczeniem, to jest to stan błogosławiony, tak? Bez trudu. Raczej możemy choćby z dziećmi o tym rozmawiać. Też kiedy nasze dzieci, nastolatki, które gdzieś tam na etapie szkoły, czy gimnazjum, czy Agata w liceum, czy niekiedy się zdarzają, jest też w pewnym sensie są sytuacje, kiedy no, po prostu muszą ewangelizować. Tak? W tym momencie również, jeżeli w domu słyszą właściwe określenia, właściwe słowa właśnie pewnych zjawisk, rzeczy, też łatwiej młodym ludziom, naszym dzieciom, młodzieży, tak, również w niektórych sporach, dyskusjach, czy pewnych walce na argumenty, też się posługiwać, tak, właśnie, że jest to właśnie jest stan błogosławiony, a nie jakaś ciąża, która jest ciężarna, tak, też, więc myślę, że tutaj również takie właśnie posługiwanie się terminologią, która jest jakby najbliższa prawdzie, najbliższa temu sensu, też służy nam w dialogu i też w tym, także właśnie ewangelizacji, żeby też to słowo mogło pracować, żeby coś tam komuś wpadnieć, to zabić, że to się mówi o ciąży trochę inaczej niż powszechnie. Czyli też myślę, że to warto od tych są właśnie małżeńskie, rodzinne na to popatrzeć, warto też tak służyć. Tak jeden drobny właśnie szczególik, ale to jest o wiele więcej, że tak powiem, takich tak miejsc, gdzie powinniśmy używać właściwych słów. Często nadużywa się słowa strasznie. Strasznie Cię kocham, strasznie Cię lubię. Okropnie jestem zadowolony. No, dlaczego takie straszne właśnie słowa? Bo świat nam podrzuca do stosowania właśnie negatywne, różne pojęcia, a my powinniśmy jednak po Bożemu siać dobro, używać dobrych słów, wspaniały, najdoskonalszy, przemiły. To może tyle tytułem wstępu. Oj, Alicja, wreszcie troszkę sobie tutaj
smoczek raz wypluje, raz troszkę gaworzy, a my będziemy teraz już prosić Państwa o telefony do nas. Dla słuchaczy z Polski Północnej telefony 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, na telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, na zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Gości,
ojca Andrzeja Raskosza, kustosza sakramentu, dziecię Marii Panny Gdańskiej, ewangelizacji świętego Jana Pawła II, siostrę Barbarę Wójcik, doktora teologii, przełożoną do zakonnego w Toruniu państwa Anny Janusza Wiśniewskiego z Maroteniu Alicją. Słuchamy Radio Maryja. Teraz i zawsze. Zofia Przeborka. Witamy Panie Zofiu. Pozdrawiam gości w studio, Pana Lecha. I chcę powiedzieć, że dla mnie to błogosławieństwo jest czymś bardzo ważnym. Kiedy opuszczam dom rodziców, do których już tylko mamy, to zawsze mówię, zostań z Bogiem. Wcześniej ja mówię, zostań z Bogiem. Dziś miałam takie poczucie, że to właśnie było czymś bardzo ważnym, co mnie otulało tym Bożą opieką. Ale też pragnę sobie przypomnieć świętej pamięci księdza Krzysztofa Stopę z Garczegorza, który miał zwyczaj błogosławić ludzi, gdziekolwiek ich spotykał, na ulicy, w kościele. Doświadczałam, pracowałam w szpitalu, więc często, kiedy odwiedzał chorych, przychodził i chodził po błogosławić. Czynił za nim krzyża na czole. Wiem, że błogosławieństwo jest czymś bardzo cennym i tak to przyjmuję. I kiedy wyjeżdżałam na rekolekcję przez jakiś podróż w swojej parafii św. Jakuba Chrystowa, podchodzę z zakresu tego Pana i mówię, że chcemy się gdzieś wybieram i bardzo proszę o błogosławieństwo. Jestem w temacie zrozumiana i cenię to błogosławieństwo. Wiem, że jest ono czymś bardzo ważnym i bardzo cennym darem od Pana Boga. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Pani Zofio. Dziękujemy Pani Zofii za ten pierwszy nasz telefon tutaj do nas. Ja myślę, że trzeba nam powracać do tej polskiej tradycji takiej dobrej, że wchodząc do domu, właśnie niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, wychodząc z domu z Bogiem. Szczęść Boże, Król nam Chrystem. Dzisiaj niestety w naszych domach katolickich, no jakoś tak współcześnie, chcemy zabłysnąć, nawet księża dzień dobry będą mówić. To jest trochę, no właśnie dziś ten świat potrzebuje, świat wyznawców Jezusa Chrystusa, nie tradycja nasza katolicka, ona jest tak piękna i trzeba nam się uczyć o tych naszych starszych ludzi. Ja mam taki przykład mojej już niestety nieżyjącej babci. Ja się wychowałem na wsi, nas było 8 w domu, 2 razy bliźnięta. Siostra bliźniaczka pożyła w Kielstonem, czy 5 lat wcześniej, Józef i Maria pozostali obok sobą, czyli 4 chłopców, 4 dziewczynki. Mama całe życie w polu pracowała, tato na kolei. I czekaliśmy zawsze na tatę, bo w polu trzeba pracować, bo zboże zwieść. I pamiętam, kiedy szło na burzę i mama była taka zmartwiona, że tata no jeszcze godzinę w pracy, to przecież wszystko zaleje, jak to można zrobić. No i wtedy babcia wyszła, patrzyła na to niebo, a ja pobłogosławię, żeby nam tu nie padało. Tato przyszedł z pracy, pojechaliśmy, przyjeździliśmy do siana i wtedy tam zaczął padać. Ktoś powie, a no taki przypadek. No nie no, to jest tradycja nasza katolicka i od tych ludzi starszych, takich może przyjaciół, mających 80, 90 lat. To jest taka mała, prosta, a zarazem jakże mocna wiara. I do tego trzeba powracać. Oni się nie wstydzili, robi znak krzyża na chlebie. Właśnie to, co Pan Leszek mówił, kiedy dzwony były na Anioł Pański, przerywali pracę, klękali tam, gdzie w polu pracowali, bo wtedy trzeba oddać cześć Panu Bogu, Matce Najświętszej. No my od tego jakoś uciekamy i to jest błąd. Ja uważam, że to jest błąd, trzeba wrócić do tego, co było kiedyś i Bogu niech będą dzięki, że są takie małżeństwa, które bardzo kochają tradycję chrześcijańską. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo. Kogo witamy i skąd? Na kogo witamy, przepraszam Panią. Mam bardzo daleko do Uberty. Zawsze o godzinie 1 od naszego czasu. Właśnie ona za parę dni wchodzi do pracy. Ja ją znalazłam, błogosławię każdego jednego dnia. Ale to błogosławieństwo po prostu mam na życie. Nas było w domu jedynie 5 i my wchodziliśmy do szkoły.
to każdy z nas oczywiście mówiło, niech będzie pochwalony Jezus. I mama za nami zrobiła zawsze znak Krzyża Świętego. I piękny jest temat. I to błogosławieństwo ma ogromną moc. Po prostu jestem o tym przekonana. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za ten temat. Myślę, że w każdym momencie otrzymujemy błogosławieństwo, czy nasze dzieci, czy właśnie małżonkowie się nawzajem, czy rodziny. Nawet w naszym kościele też ksiądz zawsze też czy gdzieś się rozmawia, czy go odchodzi, że to błogosławi Panią, czy wszystkiego najlepszego życzę. To jest ogromna moc. Ja wszystkich Państwa też, ja już jestem w przedziale wiekowym ogromnym, pozbieram się do 80 i wszystkich Państwa bardzo serdecznie błogosławię i szczęść Boże życzę wszystkim pokoleń. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Co jest oczywiście głębokim nieporozumieniem. Coś siostra dopowie. Bardzo mi się spodobał ten pomysł pani, która się przed chwilką wypowiadała, że tej godziny błogosławieństwa, konkretnej godziny, kiedy córka wychodzi do pracy, takiego pewnego rytuału, zwyczaju związanego z tą godziną i na pewno to błogosławieństwo matki i towarzyszy. Słuchamy Radio Maryja. Czasami spotkałam się z takimi sytuacjami, że wpadają mamy czwórkę dzieci z mężem, mąż pochodzi z Olsztyna i nasze dzieci jak przychodzą do domu ze szkoły, zawsze chwalą Pana Boga, wychodzą ze szkoły i mówią z Panem Bogiem. I dzieci, które koleżanki, przychodzą do naszego tutaj mieszkania, mieszkamy w bloku i mówią, czasami pytają się, ja ciocia, a dlaczego wy tak mówicie? Ja mówię, że no ja pochodzę z miastu i ja mówię, tak było u nas i ja tutaj przyniosłam tutaj takie tradycje do naszego tutaj domu, tutaj w Olsztynie i nie jestem zdziwionych, ale zawsze mówię, wiecie, bo ja jestem muralką i także muralką i tutaj nauczyłam się swojej dzieci. I widzę, że to ma też swój sens i taką radość też i zawsze czwórka naszych dzieci błogosławiona i takie ważne tradycje nasze rodziny, mojego domu rodzinnego, nasza całowic, spotykrodzia, gdzie mam świętego, w którym byli bardzo byli szczęśliwi. Świętego Stanisława Papczyńskiego, nauczyciela Marianu. No i tak chciałam się podzielić właśnie tą taką tradycją naszą z domu rodzinnego. Dziękuję Pani Anno za to świadectwo. W podegrafie też przyjaciół mamy o nazwisku Zygmunt, także Państwa Zygmuntu serdecznie pozdrawiamy starego Sącza, bo tu podegracie koło starego Sącza jest. Możemy kontaktować się telefonicznie albo przez Facebooka, strona Audycja dla Małżonków i Rodziców. Jest nasze zdjęcie, już niektórzy komentarze napisali. Pani Jadwiga pisze, że dziś zamiast na pierwszym miejscu błogosławieństwa rodziców, młodzi i rodzina stawiają na wystawne wesele, na gości. A najważniejsze, żeby polecić się Panu Bogu. Bez Boga ni do proga, według staropolskiej mądrości. Oczywiście, Panie Jadwiga. Oczywiście.
mamy przypodobać się nie innym ludziom, tylko przede wszystkim Panu Bogu. I Jego błogosławieństwo jest najistotniejsze tutaj, a nie to, że ktoś wypije, czy tam zje sobie dobrze i nas pochwali. Mało. Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja. Witamy Panie Marcinie, szczęść Boże. Witam, szczęść Boże. Zajęła się właśnie w Pozdrawiam, z bardzo proszę sprawie, jest też od późno wieczorem, więc będę się ze swoim uczciwym wiedział. Każdą jedną złoną synami jest Pan Pacenu, 9 lat i 2 lat czy pół. I chciałem powiedzieć właśnie o błogosławieństwach, jak to jest bardzo, bardzo ważne. Błogosławienie praktycznie w każdym momencie, to znaczy w ciągu dnia, w trakcie zabawy, przed wyjściem na zabawę. Ja błogosławię starszy syn, bo młodszy już nie rozumie tego błogosławieństwa jeszcze, ale już na stawie głowy do krzyżyka. Natomiast ten starszy błogosławie również mnie, tacy. To jest też bardzo ważne, żeby sobie błogosławić do końca. Bardzo nauczył się zanurzać też w głowie Jezusa Chrystusa. To znaczy, jest to tak istotne przed ochroną dzieci, przed przychodzącą do ducha. Zanurzenie w krwi przed świętszym Jezusa Chrystusa i tego starszego zawsze zanurza przed snem, czy przed wyjściem do szkoły. Tą krwią chronione przed wpływem złego, tego wszystkiego, co jest też na świecie w tej chwili. Tak złych informacji, które do tych naszych dzieci niestety docierają. Także no takie świadectwo te mamy, że jest tak nauczone, że Bóg nam nadstawia, błogosławił się też od Państwa jako małżonkowie. Ale co bardzo ważne, to błogosławieństwo. Bardzo ważna jest dla mojego syna i dla mnie tego starszego wspólna modlitwa, wspólny różaniec, czy chociaż świątkę, bo wiadomo jak to dzieci, one czasami tygodniowe na ręce już się uderza, rozprasza, że przed czwartej dziesiątce, więc chociaż codziennie na dziesiątkę różańca, bądź koronka do miłosierdzia Bożego, co bardzo stara się wpajać do mojego swojego synowi, żeby zawsze była intencja, nie ofiara, to znaczy za kogoś, za zakonnego przywoda, za jakiś konflikt, czy za dusze w czyśćcu, czy chociażby teraz bardzo ważne dla kapłanów, którego bardzo mało. I ze smutkiem też stwierdzam, że no właśnie kapłani bardzo mało nas błogosławią. Dzieci w tej chwili w naszej pracy taką praktykę przyjęły i ustawiają się pod przed błogosławieństwa kapłanowi. No to na tyle. Dziękuję Panie Marcinie. Bardzo dobrze, że Pan podzielił się jako rodzic, jako ojciec, mąż, takim doświadczeniem. No to na początek to jednak trzeba mieć tą odwagę, nawet wobec własnej rodziny. Odważyć się zrobić coś, czego dotychczas nie robiłem. A na dodatek jest ktoś, kto nam szepcze do ucha, zbłaźnisz się, nie wygłupiaj się, nie jesteś księdzem. A właśnie dlatego, żeby nie było tego błogosławieństwa Bożego, żeby miał łatwiejszy dostęp. I naszym obowiązkiem jest przede wszystkim dbanie o zbawienie naszych najbliższych. A cóż może lepiej pomóc, jak nie Boże błogosławieństwo? Oczywiście nasze starania też nie mogą być sprzeczne z tym kierunkiem do nieba, ale Boże błogosławieństwo. Słuchamy Radio Maryja. Teraz i zawsze. No ja przykład właśnie... A kogo witamy? Zofia i Odrena Miasta Unia. Witamy Panią Zofię. Tak, no właśnie, błogosławieństwo. Właśnie ja już jestem starsza. Teraz na przykład wchodzi się do domu, kiedyś w domu była mama, pieniczka, zawsze tata, jak wychodził do pracy, przeżegnał się, przyszedł w pole, ale teraz to człowiek ma obrazy, a ja sobie przyjdzie to powiem, a po co tyle obrazów, a już się wspomnę o kropieniczce. Tak, należy się błogosławić i przeżegnać. I teraz miałam przed świętami, 10 lat temu miałam taki przykład. Byłam w córki w mieście i jak zawsze chodził się z panem Wojciechem do starszych. Ja szłam,
Piotrze drgnęłam, ale ludzie nie starsze panie dużo odejdzie. Obejrzały się i ośmiały się i poszły dalej. Właśnie teraz, przed świętami, byłam w mieście i znajdzie młody ksiądz z Panem Bogiem, klękłam. Przeżegnałam się, a idzie dużo ludzi, no i niekiem ogląda się. No niestety, ale teraz już nie jest tak samo. Potem było pięknie być księdza, bo gdyby widział, klęknie. Ale jak ksiądz chodzi po mieście, starszy, no niestety. I dzieci też. Mama mnie pozbawiła i ja też nie mieszkam sama, ale dzieci przyjadą, no niestety. Trzeba pobłogosławić. To takie moje doświadczenie. Szczęść Boże. Szczęść Boże Pani Zofio. No chyba nie tylko z wózu Pani to robi, że trzeba, ale chyba z radością. No to przekazywanie również Bożego błogosławieństwa jest dla tego, która przekazuje wielką radością. Ja myślę, że trzeba nam powracać do tej tradycji, która była kiedyś. Dzisiaj te słowa, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, to Jan Paweł II, którego wczoraj wspominaliśmy, 13. rocznicę jego śmierci, przejścia do domu Ojca. On od początku swojego pontyfikatu mówił, by nie lękać się i serce dla Chrystusa otwierać. I my dzisiaj jesteśmy wezwani do tego, aby to, co wynosimy z domu, no wszystko się w domu zaczyna. Taka jest też prawda, że w domu, jeśli jest atmosfera wielkiej wiary, jeśli tam Pan jest na pierwszym miejscu, to ja się nie będę lękał nawet na ulicach klęknąć, bo wiem, że idzie ksiądz z Najświętszym Sakramentem. To dla mnie jest najważniejszy Pan. A to, co ludzie powiedzą, no to niech sobie mówią, bo od tego są ludzie, my mówili. Ktoś mi powiedział, że dobrze, niech przynajmniej coś mówię, tylko żeby nazwiska nie przekręcali, może to też tak powinno być. Więc proszę się tutaj nie lękać, tylko my mamy świadczyć o Jezusie Chrystusie. Tutaj Pani Anna dzwoniła z Podegrodzia, to tam gdzieś moje na lewej strony Nowy Sącz. No tak jest, że gdzieś tam jest inny, oczywiście ma swoje też problemy, ale ludzie tam jakoś mocno w tego Pana Boga wierzą i Bogu dzięki, że gdzieś potem się przechodzą na inną stronę Polski, na część Polski. I oby nie zapomnieli tej tradycji, którą z domu wynieśli. Myślę, że największe szczęście jest, kiedy rodzice idą, jadą odwiedzić swoją córkę i ona tam pięknie po prostu daje świadectwo, że nie wstydzi się krzyżem obrazu, bo to wszystko jest. Słuchamy Radio Maria. Nie będzie mówić, że Maria zawsze nie widzę. Teraz i zawsze. Miło było widać wszystkich w studiu. I wracam. A kogo witamy? My? Jurek z Górska. Witamy Panią. No ja uważam, że tak jak ojciec Anna i Laskoś powiedział, że te tradycje takie utrzymywać w domu, jakby kropelni zacząć wiary, jak pożegnanie się z członkami rodziny, zostanie z Bogiem. Nie z Bogiem. To są zwroty, gdzie od dziadków, rodziców stale utrzymujemy to nadal. Może nie we wszystkich rodzinach, ale tak jak teraz wspomniałem niedawno ksiądz czytał coś w programie, że też klękać przed księdzem, który nie przynajmniej czy sakrament, nie do chorego. Że my to wpajamy dzieciom swoim, wpajaliśmy teraz wnukom, tylko że to trzeba kontynuować, ale nie wstydzić się na ulicy, że klękasz, nie wstydzić się z tego, że się żegnasz. Bo niektórzy idą do kościoła i się wstydzą powiedzieć amen, bo wstydzą się mówić ojcze nasz, wstydzą się mówić nie ojca, ni syna, ni Ducha Świętego, amen. Przede wszystkim trzeba fundament całości tego życia, to jest miłość, jeżeli będziemy miłość do bliźniego i do samego siebie, to ja uważam, że na pewno będzie troszeczkę lepiej. Może nie dużo, ale troszeczkę lepiej, a jak już będzie troszeczkę lepiej, będzie można startować, bo to jeszcze lepsze. Czyli ja co mam tego, to tyle bym chciał zwrócić uwagę, co chciałbym się wypowiedzieć. Wspominanie tego, co się uczy, młodszy,
przede wszystkim, no, sąsiadów, nawet po swoją postawę w życiu kogoś przyjmie. Pewnie. Dziękuję Pani za świadectwo. Dziękuję ślicznie. Z Panem Bogiem. Dziękujemy Panie Jurku, jest Pan naszym sanktuaryjnym, wiernym ministrantem. Patrzymy na Pana życie, na Pana relacje rodzinne, na Pana modlitwę z dużym szacunkiem. Naprawdę z ogromnym szacunkiem dla Pana rodziny. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Słuchamy Radio Maria. Na wiek wieków, amen. Witamy Pani Julianino. No, ja chciałam tak powiedzieć. Chodzę do synowej i mówię, że będzie po Polonii Jezus Chrystus. A teraz synowa mówi tak. Mama, papież Franciszek mówił w Krakowie, tam podchodził do Bazyliki Miłosierdzia Bożego i mówił dzień dobry. Zaczyna audycję, mówi dzień dobry, a mama jest bardziej jak papieżka. Jak to rozumieć? Dziękuję za pytanie. Jak rozumieć, każdy kraj ma swoje tradycje. Wydaje mi się. Oczywiście, proszę Pani jest nauczona w taki sposób i tę tradycję my przestrzegamy, no bo za chwilę już ludzie w ogóle nie będą Pana Boga pochwalać, to zaraz będą przychodzić koło kościoła, już nie zrobią znaku krzyża, księdza zobaczą w sutannie, czy siostra zakonna idzie i przejdą obojętnie. Do tego musimy jakoś przestrzegać tej tradycji, no, którą my mamy tutaj na terenach naszej ojczyzny. Ona jest przepiękna i naprawdę cały świat dzisiaj walczy z zatroskaniem chyba na ten nasz kraj, że Bogu dzięki jest taki kraj, który promieniuje Panem Bogiem. Proszę powróćmy choćby do Różańca, do naszych granic. No, to jedyny kraj, który otoczył Różańcem całą naszą ojczyznę i to ponad milion. My nie wiemy, ile naprawdę tych ludzi było, ale ile było ludzi, choćby wspomnieć o naszym sanktuarium, całe sanktuarium ludzi starszych, młodych, bo nie zdążyli dojechać do granic, no, byli się, więc praktykujmy to, co jest piękne, a myślę, że Pan będzie usłyszał. Ja myślę, że też, no bo tradycje to trochę już utraciliśmy, jakby się przerwał ten ciąg tradycji i właściwie to ja bym to nazwała, że my teraz musimy powrócić i nauczyć na nowo, bo to już tak, odbudować, także już tu nie mówić, że to tylko z tradycji, ale tłumaczyć dlaczego. Ja to mówię dzieciom tak, jak z Panem Bogiem trzeba się liczyć, jak ty się nie będziesz teraz liczył z Panem Bogiem i nie korzystał z Jego miłosierdzia, to się spotkasz z Jego sprawiedliwością po śmierci. I to może być straszne spotkanie. Więc ja myślę, że to też trzeba tak tłumaczyć ludziom i powracać do tego, jak mówią, trochę straszenia, że to do piekła możesz iść, czy do czysta. Ale taka jest po prostu prawda. Taka jest prawda, że nasze życie się nie kończy tutaj. I to nie jest tak, że jak umarł, to już nie cierpi. A właśnie jeszcze gorzej może cierpi. Także to ja to dzieciom staram się mówić, że z Panem Bogiem trzeba się liczyć, bo Pan Bóg ci może pobłogosławić, ale jak Ty Pana Boga wyrzucisz ze swojego życia, to nie mów wtedy, że Ci się coś spotkało złego, gdzie Pan był. No sam Go wyrzuciłeś. Więc ja myślę, że te tradycje, one z tego wynikały, żeby tego Pana Boga do wszystkiego zapraszać. A my sobie pomyśleliśmy, że my jesteśmy tacy mądrzy, mamy teraz technikę, mamy naukę, to my już naukowo wszystko wyjaśnimy. A my nawet ułamka rzeczy nie wiemy, co na świecie jest. I naukowcy, i to im większy naukowiec, czy Einstein, czy ten, to dochodził do tego, że on nic nie wie tak naprawdę. I dopiero wtedy, a my tak troszeczkę się zachłysnęliśmy. No ale to teraz trzeba do tego wrócić i zobaczyć, że tak naprawdę my jesteśmy tak maleńcy, takie robaczki jesteśmy. I do tego trzeba wrócić, żeby tego Pana Boga przywoływać, bo wystarczy jedna wichura, jedna jakiś kataklizm i już nie mamy ani prądu, ani budynków, ani niczego nie będzie. I wtedy dopiero będzie wołanie do Pana Boga. A lepiej wołać wcześniej. Słuchamy Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Chrystus. Dawid, jak wam? Grzegorz z Wrocławia. Witamy Panie Grzegorzu. Dziękuję za audycję na temat. Rzeczywiście w
Bogu, błogosławieństwa dzieci jest bardzo wielka. Moc ochrony Pana Boga jest wielka i tak naprawdę czasami rodzice się martwią o dzieci, ale wierząc to i ufając, że kiedy wychodzą właśnie czy do szkoły, czy do przedszkola, i kiedy my to błogosławimy i poprosimy Pana Boga o opiekę, to tak naprawdę mamy pewność tą, że Pan Bóg jest z naszymi dziećmi i chroni, dając nam też pokój dla nas, naszego serca. Ja powiem takie świadectwo, ja błogosławię jedną z moich córek, tutaj młodszą, zawsze ona odprowadzają ją do przedszkola, ma 5 lat w tej chwili i ona wie o tym, że zawsze oprócz tego Tausa rodzica też ode mnie ma ten krzyżyk, to błogosławieństwo na czole, który go chroni. I ostatnio, kiedy tam zawsze modlimy się wieczorem, ostatnio miała tak, że nie mogła zasnąć, bała się, jak to dzieci czasami tej nocy się boją. Przyszedłem do niej, trzykrotnie ten krzyżyk i wykonałem na czole, mówiąc, że tymi wszyscy aniołowie z nią są i Pan Jezus. I ona momentalnie zasnęła, mając ten właśnie tą pewność, że Pan Bóg ją chroni. I to też dla dzieci jest to bardzo ważne, to świadectwo rodziców tej wiary, właśnie tej wody święconej w progu. To gdzieś ta tradycja gdzieś naszych babci, które gdzieś nas tego nauczyły, myślę, że w naszych sercach jest i nie powinniśmy się wstydzić tego świadectwa, tego, że jesteśmy chrześcijańskim krajem. Teraz słyszałem tą rozmowę w studiu o tym różańcu wybierali. Ja dzisiaj byłem w Pradze, pojechałem tak troszeczkę też po świętach, ale też odpocząć. Ja byłem troszeczkę taki przerażony, a zarazem cieszyłem się bardzo, że mieszkam w Polsce, w kraju katolickim, kraju Jana Pawła II świętego. Nie zdawałem sobie sprawy tak naprawdę, jakie spustoszenie jest tego świata komunistycznego, ale też chyba też tej komuny, która była w tych naszych krajach, gdzie w tej chwili, żeby wejść do kościoła, trzeba zapłacić pieniądze. My mamy naprawdę kraj nasz, piękny kraj, gdzie możemy przyjść, porozmawiać z Panem Bogiem, oddać Mu swoje życie, zaufać i rzeczywiście nie powinniśmy się wstydzić tego znaku krzyża, czy tego, że właśnie jesteśmy, należymy do kościoła i że ufamy Panu Bogu w tym, że On jest z nami i że my chcemy, żeby On nami właśnie był. Błogosławię nasze dzieci i daj mi wiadomo, żeby właśnie nie wstydzić się tego. Piękna audycja, jeszcze raz dziękuję z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo, Panie Grzegorzu. Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja. Teraz i zawsze. Witamy Panią Barbarę. No, ja może tak tylko czuję tak na chciałam opowiedzieć o takiej świadectwo, jak byłam mała, to jest uczyli, ale taka była sytuacja, że często tam pracowałam tam tak przy drodze i przechodziły zawsze tam koło tego taty, anime, tato, tato, jakoś tak bardziej siokolka w tym momencie, bo oni ci mówią, daj Panie Boże, daj Panie Boże. No, takie to było fajne, bo te dzieci później już drugie lata weszły, no, to już szczęśliwe, już tak mówiły, że to nie może zostać. I to takie jedno, a drugie, moje też dzieci potem trochę swoje uczyłam. I kiedyś sąsiad opowiada, wie Państwo, Pani Basiu, nie wiem, jak Pani te dziewczynki uczy, ale była taka sytuacja, że ja tam w kosiarką wyśliłem i widzę, że te dziewczyny wracają ze szkoły i stoją, coś do mnie przyjdą i
pracują, czekają z tą stronę, włączyłem ciągów, one na pewno dostały, włączyłem ciągów, a one wołały, szczęść Boże Pan, czekamy, kiedy odpowiem, nikt to daj, Panie Boże, to takie po prostu trochę na pewno, bo nie naczekałem, kiedy sąsiad mi odpowiedział. No i takie tyle, po prostu tyle, bo tak mi się jakoś tak na radość. Dziękuję, Panie Marku. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Jesteśmy na antenie, kogo witamy? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobrze, kiedy kochamy? Mówi żony Szczepita. Witamy Panią Zofię. Czy mogę mówić? Tak jest Pani na antenie, słucham. Proszę, tak, słucham tej audycji z wielkim naprawdę takim po prostu nawet żalem. Ja mam żal taki danych księży i kościoła. Chodzi mi o to, że na przykład kiedy ja przyjadłem Wam swój trafułatny dzień, to było tak, piękne były kazanice stoją puste, gdzie przod nie trzeba było kośników i przod wyszedł na kazanice, coś pięknego. Na całym kościół pięknie było słychać kazanie, prześlicznie, po prostu było błykać słowa. Teraz coś tam ksiądz ołtarza, owszem, coś tam mówi, jakiś tam puszniczek jest, także do tyłu, jak się duży kościół, to w ogóle nie słychać. Także mam bardzo duży żal bardzo, na przykład były piękne balanski, gdzie pięknie w moim kościele był pękiem ksiądz. Był po kościelnie, które dano taką piękną, jak to się mówi, nie wiem, czy mówię taką serwetę, są ludzie klikali i tak dalej. Teraz ta komunia się wybyła w ten sposób, że ludzie idą w uchwienia, jakby ja nie wiem, gdzie zakręt, także to coś podobnego. Idzie pod komunię, maka rękami, w ogóle ręce niezużone. To nie coś strasznego, co się teraz zrobiło, to jest nawet bardzo duża, jakaś taka od księży zależy to. Przecież to jest niemożliwością, co się teraz dzieje, nawet w dzieli. Dobrze, Pani Zosia. Dziękujemy za te uwagi. I to od nas zależy właściwie, jak się będziemy zachowywać, czy będziemy nabożnie podchodzić do kapłana, który rozdziela w komunikantę Pana Jezusa, czy będziemy machać rękami, czy będziemy ręce złożone. To od nas zależy, nie od księdza. Także kwestia pęknięcia, to już jest kwestia organizacyjna w danym kościele, ale jeżeli tylko można, to klękamy. W dzień powszedni u nas w naszej parafii zawsze się klęka przy balaskach, a jak jest dużo ludzi w kościele w niedzielę, no wtedy procesjonalnie przystępujemy. Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże. Witamy Panią. Bardzo dziękuję. Przypomniała mi
wiele zdarzeń z mojego dzieciństwa, które były właśnie bardzo błogosławione. Tak jak bardzo głęboko weszło to w moje życie, to szczerze powiem, uświadomiłam sobie dopiero dzisiaj, robiąc takie resumé w czasie trwania tej audycji. To rzeczywiście moje dzieciństwo, jestem osobą już ponad 50-letnią. Mieszkałam na wsi z rodzicami i dziadkiem. Zdarzało się nie raz i nie dwa, że zbliżała się chmura ciemna, straszna, groźna, taka jak to ludzie mówili, ciężka od deszczu, a my spieszyliśmy się na przykład ze zbiorami albo żniw, albo siana i mój dziadek stawał naprzeciwko tej chmury, zajmował czapkę z głowy i w imię Trójcy Przenajświętszej błogosławił tą chmurę. Może ktoś powiedzieć, że zbieg okoliczności, ale ta chmura zmieniała swój kierunek, naszła wyraźnie nawet po błogosławieństwie, chmura przechodziła w drugą stronę. Nie są to jakieś wspomnienia dziecka, jakieś wymyślone. To są fakty. Ja przeniosłam to w swoje dorosłe życie. Mam niewielką działkę, ale mam na tą działkę bardzo mało czasu. I w momencie, gdy jestem tam i chcę skończyć szybko jakieś prace i widzę, że idzie chmura, ja stoję naprzeciw tej chmury jak mój dziadek. No i też się błogosławię. Naprawdę nieraz nie dwa. Ta chmura zmieniała kierunek. Chcę też powiedzieć, że moja mama nie włożyła do pieca ani chleba, ani drożdżowego ciasta, ani żadnego innego, jeśli nie pobłogosławiłam. Nauczyłam się tego, wiele lat z tego nie korzystałam, ale od kilku lat korzystam z tego sama, wykorzystuję tylko piekarnik elektryczny czy progier, ale błogosławię ciasto, które wkładam do pieczenia. Błogosławieństwo wraz z moim mężem przenieśliśmy i na siebie nawzajem. Mąż z racji pracy przebywa bardzo często poza Polską, ale co równo dzień rozpoczynamy na telefon modlitwą i błogosławieństwem, przywołując Trójcę Przenajświętszą i Matkę Bożą i aniołów naszych patronów. I tak samo ten dzień kończymy. Nasze dzieci są już dorosłe. Mamy też już wspaniałych zięciów, więc rodzina się powiększyła. Nasz syn ma też wspaniałą dziewczynę. I te wszystkie dzieci nasze i te, które dostaliśmy w nas, są przez nas błogosławione. A ciągle gość, nawet przez telefon, albo nawet w SMS-ie, kiedy jak ma więcej czasu, pisze błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a jak nie mam czasu, to wysyłam plusik jako krzyżyk i uśmiech albo serce. To jest ta forma. Błogosławię też pacjentów, z którymi pracuję, szczególnie tych bardzo ciężko chorych, przy czynnościach, których przy nich wykonuję, jak na przykład toaleta ciała. Błogosławię robię krzyż na czole. Dla niejednego z nich jest to znak, z którym odchodzą na drugą stronę. Oddział jest ciężki. Błogosławię też sytuacje czy osoby, które są na przykład konfliktowe, współpracownicy, bywa różnie, więc ta osoba nawet nie wie, że jest przeze mnie błogosławiona. Ja wzrokiem, spojrzeniem oczami przywołuję Trójcę Przenajświętszą, a wzrokiem rysuję krzyż na czole takiej osoby. Chcę też powiedzieć, że do naszych dzieci, jak jeszcze były w domu, przychodzili koledzy,
przychodziły koleżanki, a szczególnie koledzy do syna. I nasz syn, wychodząc z nimi, był zawsze błogosławiony. No i ja przygarniałam tych kolegów i mówiłam, no chodź tutaj dać wczoraj Maciej pobłogosławić. I tak się zdarzyło, że miał kilka lat, dzieci się powyprowadzały i jednego z kolegów syna spotkałam 2 tygodnie temu na dworcu. Jak wsiadał do pociągu i mówię, no to trzymaj się, życzę ci powodzenia. I tak go ogiwał, stawił głowę do Bogu, stawił mi to. Bardzo mi to ruszyło. On to po mnie po prostu wstrzymał. I tyle chciałabym. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Pani Mario. Dziękujemy za piękne świadectwo. Naprawdę. Ile Radio Maryja poprzez kontakt ze słuchacza wnosi bogactwa w wszystkim i słuchającym, i nam tu w studiu. Przecież oczywiście. Na pewno trzeba podziękować wszystkim tym, którzy do nas się wdzwonili, ale też warto podkreślić to, że właśnie to wszystko się w domu z domu wynosimy. Jak mieliśmy rodziców, jeśli to byli ludzie głębokiej wiary, to tą wiarę starali się swoim dzieciom przekazać. I Państwo drodzy, my potem idziemy dalej, zakładamy swoje rodziny i tam jest to coś pięknego.